Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Dzień dobry, Mariola Morcinkowa. Właśnie, Mariola Morcinkowa, a nie Morcinkowa, tak jak powiedziałem przed włączeniem kamer źle, ale już teraz wiem, że po czesku tak się wymawia. Tak, po czesku tak się wymawia. Przyjechałaś z Karwiny? Przyjechałam z Karwiny. I postanowiłem, że będziesz na tym różowym fotelu, ponieważ ostatnio został odnaleziony szczęśliwie, więc korzystamy póki jest. Korzystamy. Korzystamy, tak. Mariola, powiedz tak, bo robisz bardzo podobne rzeczy do mnie, z tym, że jesteś troszeczkę bardziej pracowita, bo najpierw wywiady musisz spisać, później tam poprawiasz usterki różnego rodzaju, przesyłasz do autoryzacji i to wszystko trwa. Wywiady Marioli.pl. Zapraszam, Iga Górecka. Skąd pomysł na wywiady? Pomysł na wywiady wziął się u mnie z tego, że zawsze bardzo chciałam, kończąc szkołę podstawową, zawsze bardzo chciałam kontynuować swoją przygodę w języku polskim, aczkolwiek musiałam szkołę średnią robić już z językiem czeskim, a szukałam jakiejś alternatywy. W pewnym momencie pojawiło się dziennikarstwo. Miałam napisać kilka artykułów na próbę, no ale jak widać przepadłam i jestem 8 rok działam jako dziennikarz obywatelski. Tak, bo 8 lat temu we wrześniu wystartowałaś z blogiem wywiady Marioli.pl, czy jak to wyglądało na początku? Nie, blog wywiady Marioli.pl dopiero 2 lata będzie obchodził, drugie urodziny będzie obchodził w listopadzie, w drugiej połowie listopada, aczkolwiek początek był taki, że znalazłam portal dziennikarstwa obywatelskiego wiadomości24.pl, który około 2 lat temu został zamknięty. Do tego czasu, póki został zamknięty, publikowałam tylko tam. Publikowałam różnego rodzaju teksty, bo teksty muzyczne, recenzje, ale przede wszystkim wywiady. A wywiady Marioli to jest zupełnie inna historia. Wywiady Marioli są następstwem właśnie tego zamknięcia wiadomości24.pl, bo w tym momencie postanowiłam zebrać wszystkie swoje dotychczasowe materiały i zamieścić je w jednym miejscu i kontynuować tę przygodę, dalej rozmawiać, dalej swoich gości przepytywać. I przepytujesz gości. Kogo przepytywałaś? Tak, kogo przepytywałam? Trudno będzie wymienić wszystkich, bo na to trzeba byłoby kolejnych 8 lat, ale czas programu pozwala Ci wymienić przynajmniej z 5. Przynajmniej z 5 bądź 10. Bardzo ciekawe nazwiska, jak na przykład pan Jerzy Sztur kilka lat temu, pan Jan Nowicki, jego syn Łukasz Nowicki, pani Stanisława Celińska. Bardzo miło wspominam ten wywiad. Jak też spotkanie, które miało miejsce 2 lata temu w Warszawie, jak się spotkałyśmy na jednym z eventów, bo okazało się, że pani Stanisława mnie rozpoznała, co bardzo było dla mnie bardzo miłe. I po okularach. Po okularach, być może. Być może. Być może też po pogodzie ducha, jaką masz w sobie. Być może, a może po prostu po akcencie. Tak, jest taka możliwość. Jesteś Polką mieszkającą na Zaolziu, więc siłą rzeczy ten akcent trochę się pojawia, ale mówisz bardzo dobrze po polsku. Bardzo dziękuję. Więc ja tak nie mówię po czesku w ogóle, chyba że Hranolki, Jarzyzek, Asyr. Ano, ale Ano to partia polityczna, tak? To więc też. Tak, nie będziemy wymieniać, nie bawimy się w politykę, nie idziemy w stronę polityki. Czy rozmawiałaś tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy są ze świata artystycznego, czy też miałaś na przykład jakichś sportowców, naukowców na swoim koncie? Naukowców co prawda nie mam jeszcze na swoim koncie, ale ostatnio
będąc w Warszawie w maju na przykład rozmawiałam z panią Kasią Złotkowską z Zacisza Jogi. Joginka, trenerka, człowiek bardzo pozytywnie nastawiony do ludzi i świata, także też bardzo ciekawa rozmowa ze sportowców. Pamiętam Kajetana Kajetanowicza jeszcze z początków. Kiedyś spotkaliśmy się na rynku w Cieszynie i porozmawialiśmy po jednym z jego rajdów kilka lat temu. No, ale przede wszystkim skupiam się na tym świecie kultury. Trzymam się z daleka od polityki, interesują mnie muzycy, interesują mnie ludzie z ciekawymi pasjami, interesują mnie aktorzy. Ty też masz ciekawą pasję i też jesteś osobą, która jest pogodna i chyba kulturalna z tego, co widzę. Nie to, co ja, a taki żarcik. I masz dużo chyba siły w sobie, bo to nie jest takie proste, prawda? Bo jak ty pracujesz? Powiedz, zdradź tajniki swojej pracy. Zdradzając tajniki swojej pracy mogę powiedzieć, że wcale nie jest tak prosto, jak się każdemu wydaje, że po prostu idziesz na wywiad, zrobisz wywiad i masz wywiad. Nie, to jest poparte całą drogą, która wygląda w skrócie w ten sposób, że decydując się na rozmówcę, na tego, z kim chcesz porozmawiać, to nie jest takie proste, bo musisz uzyskać zgodę managementu bądź nawiązać kontakt bezpośredni, który oczywiście jest najlepszym kontaktem, ale nie zawsze możliwym. Bo nie ma tej drogi. Bo nie ma tej drogi bezpośredniej. To jest najłatwiejsza droga bezpośrednia, ale oczywiście nie zawsze mamy taką możliwość. Później przygotowanie do wywiadu, czyli Znalezienie odpowiedniego klucza do danej osoby, ponieważ ja się bardzo staram podchodzić do każdego w sposób indywidualny. Nie chcę, żeby z każdego wywiadu wychodziło to samo, ale chcę każdego gościa odkrywać w indywidualny sposób, dowiedzieć się o każdym i pozwolić się przede wszystkim czytelnikowi, bo czytelnik tu jest najważniejszy, dowiedzieć się o tym kimś, kogo widzi na tym szklanym ekranie, załóżmy, że rozmawiamy o aktorze, na tym szklanym ekranie, żeby dowiedział się czegoś nowego, innego i interesującego. Nie tego, o czym piszą wszyscy, o czym mówią wszyscy, ale czegoś nowego. Tak, żeby przełamać ten wizerunek trochę. Tak. Tak. Najciekawsze spotkanie. Jesteś w stanie wybrać jakieś takie jedno, które było tak stymulujące i owocne, że do dzisiaj pamiętasz? Było takich spotkań wiele, aczkolwiek bardzo miło wspominam rozmowę z zeszłego roku z panem Robertem Gonerą. Był tutaj z okazji koncertu Sztandary Niepodległości w Cieszynie. Rozmowa była co prawda krótka, ale bardzo owocna i bardzo nauczyła mnie czegoś takiego, że nie musisz... Przed rozmową byłam bardzo zestresowana, bo wiadomo, znany aktor, duży dorobek artystyczny i tak dalej. Ale nauczyła mnie ta rozmowa czegoś takiego, że nie trzeba się bać tego rozmówcy, ale trzeba trzeba spróbować zadać takie pytania, na które on z chęcią odpowie. Kiedy zadałam drugie albo trzecie pytanie panu Robertowi, już nie czułam żadnego stresu. I nagrywasz swoje rozmowy? I nagrywam swoje rozmowy na amatorski dyktafon, po czym rozmowy są spisywane przeze mnie, odsyłane do autoryzacji i publikowane na moim blogu wywiadymariolibogspot.com. oraz również na portalu Śląskie Centrum Informacji sc24.pl, z którym też współpracuję prawie od samego początku ich działalności. Wspomniałaś o takiej dobrej rozmowie, owocnej, na przykład z panem Robertem, tak. Robertem Gonerą. Na pewno są też rozmowy, które są trudniejsze, nazwę to tak. Możesz nie wymieniać nazwisk, ale czy była taka rozmowa, z której nie jesteś zadowolona? Z jakichś tam względów? Tak, była taka rozmowa, z której nie jestem zadowolona, dla mnie wiadomych, aczkolwiek względów, które nie chciałabym tutaj do końca odkrywać, ale była to rozmowa z jedną z osób, które są reprezentantkami też świata celebryckiego, ale była to pisarka, z którą rozmowę wyobrażałam sobie w inny sposób. I również jej podejście wyobrażałam sobie w inny sposób, aczkolwiek nie zawsze wszystko jest takie, jakie sobie wyobrażamy, a chcąc przeprowadzić rozmowę i nie chcąc jej przerywać, musisz przejść przez to, co dana osoba ci zaserwowała, ale przejść przez to z klasą. I ja się starałam przejść przez to z klasą i wywiad został zautoryzowany, także myślę, że materiał się obronił. Aha, czyli jest opublikowany. Tak. Tak? Dobrze. Oprócz ludzi dorosłych, że tak to nazwę,
Rozmawiasz też z młodzieżą, ale w sposób inny niż wywiady. Prowadzisz jakieś spotkania, czy na czym to polega? Od 2017 roku jestem zapraszana do podwarszawskich szkół. Organizatorem spotkań jest pan Sebastian Kosecki. Za każdym razem towarzyszą mi aktorzy, którzy w latach ubiegłych byli moimi rozmówcami. Ja też chcę. W pierwszym spotkaniu wziął udział pan Grzegorz Dałkrzewicz. W drugim spotkaniu wzięła udział pani Hanna Kochańska i Krzysztof Kwiatkowski, a w trzecim spotkaniu w 2019 roku wziął udział pan Arek Smoleński. Wszyscy są aktorami znanymi z seriali takich jak M jak Miłość, takich jak Hotel 52 oraz Korona Królów. A co robiłaś w Ukrytej Prawdzie? Czy w jakimś tam castingu startowałaś? Bo też coś takiego... Nie była to ukryta prawda. Były to kilka lat temu, nawet nie pamiętam, kiedy to było, dokładnie w którym roku. Casting do Trudnych Spraw. Po prostu szłam przez rynek i zauważyłam, że akurat w tym dniu, w którym przechodziłam przez rynek, jest casting. Miałam chwilę i po prostu poszłam dla żartu spróbować swoich sił przed amatorską kamerą, chcąc może przez chwilę poczuć jak aktorka. Nie. I? Wiem. I na tym się skończyło, że chciałam się poczuć jak aktorka. A teraz czujesz się jak? A teraz czuję się bardzo dobrze, spędzam miło czas na dzisiejszej rozmowie, a przede wszystkim czuję się spełniona w tym momencie, w którym się znajduję i chciałabym się dalej rozwijać. Czyli przed Tobą kolejne 80 lat 80. Dziennikarskiej pracy. Czego Ci życzyć? Pomysłów na dobre rozmowy i przede wszystkim tego, żebym nigdy nie chciała robić wywiadów według jednego schematu, ale zawsze chciała robić je według indywidualnego klucza. Może kiedyś mnie zaprosisz, tylko nie wiem w jakiej dziedzinie, chyba... Dziennikarz dziennikarza, może zawsze też przepytać. Tak, ja to tak z dziennikarstwem, to tak mam niewiele wspólnego, może bardziej taki lifestyle, tak siedzę sobie na takim fajnym krześle designerskim. I też jest bardzo wygodnie. Jest bardzo wygodnie, jest bardzo wrześniowo, fajnie, sympatycznie. Powiedz mi na zakończenie, z kim chciałabyś przeprowadzić jeszcze wywiad z osób tutaj dostępnych obecnie w Polsce czy za granicą? Moim wymarzonym wywiadem jest aktorka, rozmowa z panią Teresą Lipowską, którą od lat cenię i przede wszystkim oglądam w moim ukochanym serialu M jak Miłość, którego nie opuściłam ani jednego odcinka. O, M jak Miłość, M jak Mariola, Morcinkowa, przepraszam, wszystko na M, tak? I teraz do Ciebie należy zakończenie tej rozmowy. Co powiesz na zakończenie? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że było Tobie, Jacku, tak miło jak mnie. Było mi bardzo miło, tym bardziej, że oddałaś fotel, który był u Marioli w domu. Nie, oczywiście żartuję, nie. On po prostu sobie krążył tutaj i postanowił. Ale dobrze, że wrócił. Dobrze, że wrócił. Dobrze się siedzi? Dobrze się siedzi, jest bardzo wygodnie. Zapraszamy do gościa OXPL do następnego odcinka. Zapraszamy też na blog Marioli, czyli... Wywiady Marioli. blogspot.com Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Mariola Morcinkowa. Dziękuję bardzo.